jesteśmy w Braniewskim Centrum Kultury. Ze sceny płyną bardzo ważne słowa o rozwoju małych ojczyzn. Co sprawia, że ludzie kochają swoje małe ojczyzny i chcą działać na ich rzecz, na rzecz nie tylko rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim na rzecz integracji mieszkańców. Jak to działa? Czy warto? Te pytania zadamy uczestnikom pierwszego forum inicjatyw pozarządowych powiatu braniewskiego. Dlatego bardzo się cieszymy, serdecznie dziękujemy wszystkim za liczne przybycie. Podczas dzisiejszego forum w jednym miejscu spotkały się i samorządy, i organizacje pozarządowe działające na różnych polach. Autorem całego tego zamieszania jest Beata Jarosz, przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego. Witam Cię, Beato. Po co to wszystko? Po to, żeby było zamieszanie, bo jak jest zamieszanie, to coś się dzieje. Jak coś się dzieje, jest rozwój lokalny. Tak jak mówiłam na scenie, rozwój lokalny dla mnie i dla tych ludzi, którzy są ze mną w Radzie, to nie są tylko wskaźniki gospodarcze. To, że rośnie potrzeba spotkań. Ludzie przychodzą i potrzebują się wygadać, potrzebują powiedzieć, podzielić się doświadczeniem. To dla nas jest bardzo cenne. Dlatego moją słabością było niepilnowanie czasu prezentujących. Po prostu oni nie mają takiej przestrzeni, płaszczyzny do tego, żeby mogli powiedzieć. Na wszelakich rodzaju spotkaniach goni ich czas, popędza program, a rzeczy, którymi chcą się podzielić, jest bardzo dużo. Tytuł dzisiejszego spotkania to Razem czy osobno. My dzisiaj już nie mamy wątpliwości, razem czy osobno. Byliśmy świadkami bardzo ważnego wydarzenia, uroczystego podpisania partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego w powiecie braniewskim. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego? Trudne pytanie, bo pojedynczo nie jesteśmy w stanie zrobić zbyt wiele. Bardziej będziemy razem pleść tą nitkę tego wszystkiego, to tym lepszy będzie efekt i więcej uda się zrobić. Podczas Braniewskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych rozmawiamy o rozwoju lokalnym. Rozmawiam ze starostą braniewskim, panem Leszkiem Dziąg. Czym dla samorządowców jest rozwój lokalny? Dla samorządowców to jest problem zwykle kojarzony z inwestycjami, zwłaszcza w infrastrukturę, ale tak naprawdę wszystkie elementy tego planu społecznego samorządu powinny się rozwijać i to w miarę równomiernie. To nie tylko droga, to nie tylko szpital, to nie tylko szkoła, ale to także kultura, sport, sprawy społeczne. I jak na razie muszę powiedzieć, że bardziej nam to może wychodzi w obszarze spraw społecznych, współpraca z pozarządowcami, niż środki na infrastrukturę, które są bardzo ograniczone w etapie czy w okresie kryzysu. Jeszcze bardziej, a dochody powiatu własne zostały tak skonstruowane, że musimy bardzo, bardzo oszczędnie wydawać pieniądze. Natomiast współpraca z organizacjami pozarządowymi umożliwia nam zaspokojenie wielu potrzeb bardzo sprawnie, to muszę przyznać, bardzo sprawnie i w sposób, który nas jeszcze stać. A czego potrzeba, oprócz oczywiście pieniędzy, by ożywić śpiące jeszcze małe społeczności? Chęci, może nawet rozbudzania chęci, ale także zaplecza i to był problem, który nas gnębił od pewnego czasu. Stworzenie dla tych, którzy chcą działać w organizacjach pozarządowych, w obszarze takim niesformalizowanym, jakiegoś zaplecza, czy to biurowego, czy także prawnego, ekonomicznego, żeby mieli gdzie udać się, poprosić o pomoc, uzyskać poradę, może podpowiedzi. Wygląda na to, że nam się udało i że to zaczyna funkcjonować w tym momencie. Myślę także, że dobre przykłady. Dobrych przykładów mamy sporo. Liczymy na to, że to się rozleje na cały powiat. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
razem czy osobno, w partnerstwie czy nie. Nie byłoby rozwoju lokalnego, gdyby nie współpraca różnych środowisk, a przede wszystkim małych i dużych organizacji pozarządowych, które działają na rzecz swoich małych ojczyzn. Są ze mną panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkim Wierznie. Rozmawiam z panią Wiesławą Szywińską, która jest przewodniczącą koła. Co daje wasza działalność lokalnej społeczności? Poprzez działanie lokalna społeczność się integruje. Spotyka się młodzież z osobami dorosłymi. Jak gdyby organizujemy czas dla całej społeczności obu sołectw, bo są to również sołectwa Wielkie Wierzno i Nowe Sadłuki, to nie jest jedna miejscowość. I ci ludzie mieszkający w jednym i drugim sołectwie spotykają się ze sobą i jak gdyby kultywujemy dalej zadania, które realizowały nasze babcie, nasze mamy, w tym kole gospodyń. Jeszcze dodam, że to jest koło pod Lipami. Koło, które przyjęło taką nazwę, dlatego że nasza siedziba mieści się przy kościele, a są tam trzy potężne lipy, pomniki przyrody. Dlatego też taka nazwa Koło Gospodyń Wiejskich pod Lipami. Nasza działalność sprowadza się do tego, że jesteśmy jak gdyby kontynuacją działań naszych rodziców, naszych babć, naszych mam, które działały w kole gospodyń w latach 60. i 70. Potem ta działalność została przerwana ze względu na powstałe PGR-y. One jak gdyby przyjęły tę inicjatywę i te koło jak gdyby przerwało swoją działalność. Po tych ponad 30 latach reaktywowało się nasze koło i zaczęło swoją działalność dalej. Ostatnie pytanie. Czy warto? Bardzo warto, bo jest to czas spędzony bardzo pozytywnie, że tak powiem. Czas, który nie jest zmarnowanym czasem, ponieważ spotykając się poszerzamy swoje horyzonty, dowiadujemy się o wielu rzeczach, poznajemy nową wiedzę w różnych kierunkach, w różnych dziedzinach. Oj, żebyś ty wiedziała, oj, jak i ja miłosny, oj, dałabyś mi gęby, oj, nie czekała wiosny, oj, dałabyś mi gęby, oj, nie czekała wiosny. Chwila, kilka sekund dosłownie dla mnie, jeśli mogę tak tu między państwem stanąć. Proszę państwa, jesteśmy świadkami, jak nawiązuje się współpraca. Rozmawiamy z zespołem Ton Lira, koło w Braniewie. Dlaczego państwo gromadzicie się i śpiewacie? No bo lubimy śpiewać i spędzamy czas. Czy ze swoimi występami i przyśpiewkami jeździcie? Tak, wyjeżdżamy wszędzie, gdzie tylko nas zaproszą. A gdzie najczęściej zapraszają? Tu jest pani kierownik. Zapraszam panią kierownik. Zdradzono nam, że często wyjeżdżacie z koncertami waszymi. Dokąd wyjeżdżacie? Bardzo często wyjeżdżamy na różne przeglądy zespołów śpiewaczych. Ostatnio byliśmy w Starym Polu, ale to na targach jesiennych, a na przeglądzie byliśmy w Miłakowie. A czy współpracujecie państwo z innymi zespołami? Owszem, w Braniewie są cztery zespoły seniorów, no i spotykamy się dość często, szczególnie na wigiliach w Braniewie, bo tu też w katedrze śpiewamy kolędy i pastorałki. I ostatnie pytanie, czy warto? Oj, warto na pewno. Czujemy się o wiele młodsi, weselsi, tacy potrzebni ludziom. No jest wspaniale po prostu, jak się śpiewa. Nie myślimy o kłopotach, o zmartwieniach. No, po prostu o chorobach. Jakoś się lepiej żyje chyba. Jesteśmy młodsi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj w Braniewie jesteśmy świadkami tego, jak wiele pasji i radości sprawia ludziom działanie na rzecz innych.
tej chwili są ze mną chłopcy i dziewczęta z zespołu Breakdance w Braniewie. Czemu to sprawia tyle radości? No po prostu szerzymy swoją pasję, jakby to powiedzieć. Nakłaniamy po prostu innych ludzi, żeby spróbowali zrobić to samo co my i jeżeli by coś osiągnęli, to byłoby super. No jak idzie to nakłanianie innych? Dobrze, zresztą w sumie bardzo dobrze nawet. Czy przychodzą do was nowe osoby, które chcą z wami tańczyć, których zarażacie pasją? Przychodzą. Dzieci, nawet starsi czasem. A co trzeba mieć takiego w sobie, żeby tańczyć breakdance? Bo patrzę na was i mam wrażenie, że każdy pierwszy, lepszy człowiek z ulicy połamałby się robiąc to, co wy robicie. Co trzeba mieć takiego? No, trzeba mieć chęci. Jeszcze trzeba się interesować tym trochę. Czy wiedzieć, co to jest. Każdy z nas od czegoś zaczynał. Na początku też myślałem, że w ogóle się w tym na początku nie widziałem. Ale jakoś tak zacząłem chodzić i samo wyszło z siebie. A czy oprócz tego, że przychodzą do was nowi członkowie, próbują tego, co wy robicie, czy współpracujecie też tutaj na waszym terenie z innymi zespołami, z grupami młodzieżowymi? Znaczy, z tym to taki trochę problem jest, bo tutaj rywalizacja jest taka. A to czego w takim razie potrzeba wam, żeby nie rywalizować, a współpracować? Nie wiem, naprawdę, nie wiem. Może tego po prostu, żeby wszyscy się kiedyś spotkali razem i na przykład wszyscy razem wymyślili coś takiego naprawdę super. Taki jeden wielki zespół zrobić i wtedy byłoby coś. I to jest właśnie sedno naszego dzisiejszego spotkania w Braniewie. To, że jeżeli połączy się wielu ludzi z pasją, to naprawdę można działać na rzecz rozwoju lokalnego. Dziękuję wam za rozmowę. Pierwsze forum inicjatyw pozarządowych powiatu braniewskiego mamy już za sobą. Po kilku godzinach rozmów i dyskusji wiemy już na pewno, nie osobno, ale razem. I nie tylko instytucje, ale i organizacje pozarządowe. Nie tylko te duże, ale również te małe, jak koła gospodyń wiejskich czy grupy nieformalne. Wszyscy pracujemy na wspólny sukces naszych małych ojczyzn. Dla Telewizji Obywatelskiej z Braniewa, Małgorzata Woźna.